Cześć. Wchodzimy tak. Dotarły do mnie wiadomości, że macie problem z jakąś tam prowizją i tak dalej. Już wam tłumaczę. Zrzutka.pl łamane przez Z, łamane przez ludzie drogi myślnik GSS. Tak jak macie podane w linkach czy na mojej stronie. Wchodzimy sobie na zrzutkę, robimy wpłać na zrzutkę, wybieramy kwotę dowolną. Możemy wybrać dowolną kwotę bądź inną kwotę, to co powiedziałem. Możemy wpłacić nawet 1 zł. Wybieramy metodę płatności. Mamy tu wiele szybkich możliwości płatności, takie jak Blik, GPay, czy jakieś M-Transfer z M-Banku, ING i PKO i tak dalej, bądź inne metody, jak naciśniemy na przycisk i jest również Visa bądź zwykły przelew. Ja pokażę, jak to wygląda z Blikiem. Wybieramy Blik. I to jest to, co Wam się potem wyświetla wielokrotnie. Koszt obsługi transakcji. Zrzutki organizowane są za darmo, nie pobieramy żadnych opłat od organizatorów zrzutek ani wpłacających. Pomóż nam pokryć m.in. koszty operacyjne i prowizje zewnętrznych operatorów, by tak było zawsze. I to możecie się zgodzić i możecie to wpłacić. Natomiast nie musicie wcale. Nie zaznaczamy tego. Wpisujemy imię Jan Kowalski. Mail jan.kowalski@kowalski123.pl. Jakiś dowolny, znaczy dowolny, no swój po prostu mail wpisujecie. Nie ma żadnego spamu, także o to się nie bójcie. I teraz tak, są trzy opcje. Możemy tak ukryć te dane, które wpisaliśmy, to co jest wpłacające, czyli ukryj moje dane na liście wpłat. I wtedy imię, nazwisko się nie pojawi. Można ukryć kwotę na liście wpłat tylko, albo można zaznaczyć obie opcje i ukryć dane na tej liście i również jaka jest kwota. Można też zaznaczyć trzecią opcję, bądź tylko trzecią opcję, żeby informować o aktualnościach odnośnie tej zrzutki. Można też zostawić jeszcze jakiś komentarz, ale to są już dodatkowe opcje. Przechodzimy, akceptujemy regulamin, robimy wpłat 1 zł. I tu właśnie to jest to, co mówiliście. Wyskakuje okienko, również wyskakuje ono w przeglądarce na komputerze. Koszt obsługi transakcji. Zrzutki organizowane są za darmo i to, co czytałem Wam, jest zgadzam się na czerwono. Nie musicie tego wcale wybierać. Możecie tutaj jest poniżej taki mało widoczny nie dziękuję i wyskakuje kolejna plansza. I ta plansza, tak samo, to nie chodzi, że przekazuje darowiznę bądź rezygnuj z darowizny, czyli nie wpłacisz. To chodzi o tą ciągle prowizję, która pobierają po prostu operatorzy współpracujący z rzutka.pl. Również robicie zrezygnuj z darowizny, ale chodzi o rezygnację z darowizny tej opłaty transakcyjnej. Nie musicie jej wnosić. Jak chcecie, możecie, nie chcecie, to nie wnosicie i wpłacacie tylko bezpośrednio na tą zrzutkę, na ten dom opieki wyręczającej. Na ten cel pójdzie ta kwota tylko, którą żeście podali, czyli 1 zł. Podajecie blik i po podaniu bliku autoryzuje się, oczywiście musicie sobie przejść, autoryzuje się po prostu transakcja i nie ma z tym najmniejszego problemu. Teraz Wam pokażę drugą metodę. Można tutaj zmienić płatność. O, pokaż inne płatności i zwykły przelew. Zwykły przelew wybrałem. Dane są znowu podane. Robię wpłać. Przekierowuję Was na kolejną stronę, do której są dane do zwykłego przelewu. I po prostu jest zrzutka, indywidualny numer zrzutki. Można go skopiować tutaj tym właśnie przyciskiem. I wtedy wpisujecie go normalnie, logujecie się do konta, wpisujecie ten numer konta bankowego. Następnie o, ten numer konta bankowego. Następnie wpisujecie również odbiorcę zrzutki. Możecie ją skopiować tym tutaj przyciskiem. I tytuł. Tytuł, który jest tutaj. Wpisujecie cały tak, jak tu jest, bez polskich znaków, tak jak to jest. Można to skopiować tym przyciskiem. Kwota 1 zł. To co ten. Możecie wydrukować również dane do przelewu. Jeżeli płacicie z zagranicznego konta, macie tutaj podane wszystkie potrzebne, że tak powiem, dane, czyli IBAN jest podany, SWIFT jest podany, ten cały numerek,
i nazwa i adres banku, do którego będzie to transmitowane, jest również podane. Można oczywiście zmienić podczas płacenia, jeżeli nie chcecie płacić zwykłym przelewem, na przykład przez pocztę albo przez, tak jak powiedziałem, po prostu logujecie się do konta i płacicie. I można wybrać, tak jak powiedziałem, wracamy z powrotem do wyboru płatności i można wybrać szeregu tych szybkich płatności. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie musicie wcale zaznaczać, płacąc tutaj kwestia, jak wam będzie to okienko raz i drugi pokazywacie, odnośnie kosztów obsługi transakcji. Pomimo, że tu jest nawet na czerwono wyświetlone, nie musicie opłacać tego, wpłacacie tylko tą kwotę, którą chcecie przekazać. Dzięki, cześć i zapraszam naprawdę do kolejnych wpłat na Dom Opieki Wyręczającej Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Cześć.